bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam w przedszkolu numer 10. No, w bardzo dobrym przedszkolu. Cieszę się bardzo. W dobrym przedszkolu, które cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem rodziców i młodych ludzi. Miałem okazję niedawno wizytować to przedszkole. Rozmawiałem z maluchami, które są generalnie uśmiechnięte, wesołe. A co ważne, to przedszkole jest w takim naszym centrum zainteresowania inwestycyjnego, ponieważ właśnie mieliśmy tu olbrzymi problem z ogrzewaniem tego przedszkola. W tej chwili przetarg już jest rozwiązany i na czerwiec planujemy dokonanie inwestycji, czyli zamontowanie nowego pieca grzewczego, który kompleksowo ten problem rozwiąże. Ale teraz tak, jesteśmy na takim etapie naborów do przedszkoli, że pierwszy etap naborów do przedszkoli się zakończył, tak? Tak, wczoraj zamknęliśmy pierwszy etap. Tak jest. Czyli to jest pierwsza próba zapisania dzieci do przedszkoli. I myślę, że stan lat poprzednich, czyli że każde dziecko, które jest zainteresowane przedszkolem w Jeleniej Górze, znajdzie swoje miejsce, będzie w dalszym ciągu utrzymany. Natomiast jednej gwarancji dać nie możemy, czy będzie to akurat to przedszkole, które sobie rodzice upatrzyli. Chciałem powiedzieć przedszkole najbliżej domu, ale myślę, że to nie tylko ten wybór, ale to jest też bardzo subiektywna ocena i to, co z paniami dyrektorkami, o czym dość często mówimy, jest coś takiego promocyjnego, co się nazywa promocją szeptaną. Czy zadowolony rodzic powoduje, że do tego przedszkola chce wchodzić coraz więcej młodych ludzi. Ale teraz parę słów wstępu o przedszkolach, więc tak. W sumie dysponujemy 8 przedszkolami miejskimi, 11 przedszkolami niepublicznymi. Bardzo tendencją, która nas cieszy, to jest ciągły, niegwałtowny, ale ciągły wzrost dzieci w przedszkolach. I tutaj w materiale, który Państwo dostaliście w tym roku szkolno-przedszkolnym 2009-2010, mieliśmy prawie 2000 dzieciaków, w tej chwili mamy prawie 2400, czyli tendencja wzrostowa jest. W przedszkolach nastąpiło mnóstwo zmian, zarówno tych ustawowych, czyli ta złotówka za godzinę, co, jak dzisiaj z panią dyrektor rozmawiałem, już jest odczuwalne w sensie większego zainteresowania rodziców przedszkolami. Staraliśmy się konsekwentnie, wychodząc z założenia, że opieka nad dziećmi jest najważniejszym naszym wyzwaniem i zadaniem, z myślą o młodych rodzinach przede wszystkim, żeby unikać wszystkich raf, które wychodzą przy zmianach organizacyjnych. I tu przypomnę, przy dyskusji o tym, czy rytmika i języki mają być dodatkowo płatne, w Jeleniej Górze nie było dyskusji, podjęliśmy decyzję, że miasto przejmuje na siebie te obowiązki. Stabilność to też taki ważny element. W tym roku tak naprawdę to 65 nowych miejsc w przedszkolach. Głównie wynikało to z takiej konsekwentnej polityki remontowej. W obiektach już istniejących udało nam się wygospodarować nowe miejsca i to jest miejskie przedszkole numer 2 przy ulicy Piłsudskiego i miejskie przedszkole numer 14, to integracyjne przy ulicy Junaków. Tam były wolne pomieszczenia i nowe sale zostały zrobione. No to jest, tak jak mówię, 65 dzieci dodatkowo znajdzie tam opiekę.